Siemanko, intruder z tej strony, oczywiście, nie wiem czy oczywiście, ale po raz kolejny Door Kickers, odpaliłem sobie to ostatnio, czyli ostatnio dzisiaj, udało mi się przejść tą misję i zapomniałem, że miałem wam pokazać, jak ją przejdę, więc odpalę replaya. Przypomnę sytuację, tu mamy trzech kolesi, którzy zauważyli bandziorów. Mamy tutaj VIP-a wydostać i mamy go przedostać w to miejsce. Jatka. Tu nie zdążyłem kliknąć, zanim się koleś przemieścił i nie zdążył go odpalić. Używamy Heckleren Koch 416 w wersji wyciszonej. Więc kolesie nie walą od razu, gdy kogoś zobaczą, tak jak tu, tylko... Tylko czasami przyjmą kulkę, zanim zaczną strzelać. No, ale ten sobie poradził. Otwieramy. Postanowiłem pójść tutaj górą, a nie środkiem ulicy. No temu się udało. Tym nic nie robiłem. A, tym... Dobra, wyjął go ładnie. Jednym strzałem, po cichu. W miarę. To była fajna sytuacja. Otworzyli drzwi, od razu zauważyli tego typa. Dobrze, że tego gdzieś nie wystawiałem tu głębiej, bo mógłby... Postać kuku. Tu chciałem pilnować tego sektora, zrobić to po prostu na szybko, nie zabezpieczałem tego rejonu. No ale jak widać się udało, VIP-a tu schowałem w jakimś magazynku. Teraz trzeba wycofać tyły. On your mark. Tu czekałem, czy coś się stanie. Bo ci kolesie potrafią sobie gdzieś tam czasami podróżować. No i tak, plan jest taki, tu zabezpieczyć ten rejon. Sprawdzić, czy tu na pewno jest czysto. On target. Potem przedostać się tu górą, obserwując te rejony w dół. No jeszcze chciałem luknąć na ulicę. Nawet kogoś się da wyjąć z dystansu. Ten coś postrzelał, ale nasz koleś nie zdążył zareagować. No on się doigrał wreszcie, ale tu ktoś został ranny. No tego wyjął dość ładnie. Looks clear. No contact. No i tu był problem, bo tu jest dużo otwartej przestrzeni. Gdyby ktoś gdzieś się wychylił, byłoby słabo. Muszę tędy przeprowadzić świadka, więc plan był taki, żeby pójść tu, zabezpieczyć co tu się dzieje. I tutaj trzymać ten sektor, tutaj trzymać ten sektor. Tutaj mamy zabezpieczony ten rejon. Ten rejon w miarę. To jest wysoki buz, więc... Jak widać, on skutecznie zasłaniał ruch tego naszego typa. VIP-up chce przedostać tutaj, żeby był schowany. Ten będzie miał obserwować ten kierunek. A ten się przemieszcza dalej. No i trzeba się przebijać tutaj. Byłem pewny, czy tu jest czysto. To dość ryzykowne wejście na szybko, zakładając, że powinno być ok. Ten musi tu pilnować, żeby VIP nie dostał po plecach. Idę na pewniaka przez te pomieszczenia.
Natomiast potem zdałem sobie sprawę, że tutaj mam niesprawdzony i tu wolałem wejść na banga. Ale już dawno nie grałem i jak widać banga sobie rzuciłem nie w tym, w tą stronę, gdzie trzeba. No ale nic nie było. Tu jest sytuacja taka, że ktoś może stać tu, chociaż oni powinni go tu przez szybę zobaczyć. Co prawda tu jest busik i mogli czegoś nie widzieć. Trzeba zabezpieczyć te sektory. Tutaj to, co się wydarzy lub kto nam wyjdzie. I czy tutaj przypadkiem nie ma jeszcze kogoś, kto na przykład mógłby wyjść tędy. No i było trochę zastanawiania się nad tym. Tam jednego na czujkę, żeby pilnował tego okna i wyjścia. Tu postanowiłem wachlarzem wejrzeć za ten róg, tak żeby okryć jak największy sektor. No, jak widać, ktoś z moich jeszcze przyjął. Ale ustawienie było dobre. To jest ryzykowna sytuacja się robi. Więc oni pokrywają ten największy rejon bezpieczny. Ten kryje tu. No i trzeba będzie zacząć się przemieszczać. Poszedł bank do środka, on za późno wystartował, bo w tej chwili gdyby wszedł tu, gdyby był, to kogoś mógłby nie być bangowane. Tu są dwa wejścia tego pomieszczenia, więc ich pilnuje. Ten przed zabezpieczył strefę. VIP is now safe. Good job. We're done here. No mamy jednego rannego. No ale to jest. Niestety panowie. Praca nie jest łatwa. End mission back? Dlaczego back? Campaign? Aha, dobrze. No i tu mamy ostatnią misję, ale ostatnia misja to będzie w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Napiszcie mi w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć z tego, co tam ostatnio było pogrywane. Dzisiaj miałem ochotę troszkę może się wziąć za The Forest samemu, tak żeby trochę się tam pomartwić o swoje życie. Tym bardziej, że wyszedł jakiś patch, gdzie są nowe jakieś tam rzeczy, ale dzisiaj sobie jednak odpuściłem. Do zobaczenia, trzymajcie się.